Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie w kilku słowach podsumujemy księgę Michała Proroka zatytułowaną Lekcje Szczególne Lud Boży. Bóg wyznaczył Izraela, aby był jego szczególnym ludem. Nie po to, aby zawładnął, opanował światem, ale aby był światłością świata, solą, miastem, świecą dla wszystkich. Aby ludzie z najdalszych stron świata mogli przychodzić i słuchać mądrości Bożej. Tak jak to królowa Saby przybyła, aby słuchać mądrości Salomona. Tak samo i Izrael miał być tą wielką światłością świata. Ale stała się rzecz odwrotna. Okoliczne narody były tą światłością dla Izraela. Izrael zamiast brać ze swojego bogactwa, z Słowa Bożego, od prawdziwych proroków, od tego, co Bóg im przekazał w historii, od tego wspaniałej spuścizny, tej wspaniałej nauki, którą została przekazana przez Mojżesza, proroków i zapisana w księgach bożych, Izrael asymilował bałwochwalcze kulty do siebie. Stała się rzecz tragiczna. Zamiast być dobrym dla świata, ten zły świat opanował Izrael. I dlatego prorocy wielce byli zatrwożeni tym, pełni boleści, płaczu nad tym, dlaczego ten Izrael tak idzie, dlaczego królowie rządzący Izraelem, później się królestwo rozdzieliło na dwa osobne, Izrael i Judę. Dlaczego oni skłaniają się ku temu złu? Dlaczego wnoszą te bałwochwalcze kulty Baala, Asztarte i wielu innych kultów zamiast kult Boga, Stwórcy, którego nie można wyobrazić sobie, które nie można przedstawić w żadnych obrazach? I prorocy bardzo boleli. Ale w historii świata mamy wiele i później w czasach nowożytnych, późniejszych czasach, wcześniejszych czasach, mamy wiele też i osób, które występowały jak prorocy, którzy byli tak samo prześladowani. Widzieli to zło w chrześcijaństwie. Chcieli to naprawić. Tutaj możemy wymienić Savonarolę, który widział olbrzymie zepsucie w czasie panowania papieża Borgii. To coś było okropnego, to co się w głowie nie mieściło. Chciał to zreformować. No i jak skończył, został stracony. Później następny Hus chciał zreformować chrześcijaństwo. Jak skończył, został stracony. Przez tych złych na soborze w Konstancji, który spalił go. W imię Boga został spalony. Parodia. Dobrzy ludzie, którzy byli prowadzeni Duchem Bożym, tak tragicznie kończyli. Dlaczego? No, jest to poważne pytanie. Luter, mając to wszystko na uwadze, jaki tragiczny los spotyka reformatorów, proroków, postępował bardziej ostrożnie, nie dał się zapędzić w pułapkę, aby tam zginąć, lecz mając osoby, które go chroniły, protektorów, doprowadził do reformacji, która wstrząsnęła chrześcijaństwem. Był jeszcze Wesley, Wycliffe, była też i Ellen White w czasie przebudzenia adwentowego, William Miller,
którzy też doświadczali różnych szatańskich, byśmy powiedzieli, ataków. Szatan nie chce, abyśmy cokolwiek zmienili w swoim życiu. Chce, abyśmy staczali się coraz niżej, niżej. Nie chce, abyśmy wyszli z jego ciemnicy. I dlatego będzie robił wszystko, co może, na co mu Bóg zezwoli, aby nie doprowadzić do jakiejkolwiek reformacji. Jak już wspomniałem, władcy tam od samej góry na świeczniku, jak jest powiedziane, ryba psuje się od głowy, tam władcy, którzy mieli władzę, gnębili najbardziej tych właśnie najmniej posiadających. Ostatnią koszulę im zabrali. Z nędznej domku ich wypędzali. Zabierano im ziemię, napiętnowano, wyrzucano. Tuczono się na ludzie Bożym. I dlatego księga Micheasza mówi, że przyjdzie wspaniały władca, który to wszystko odmieni, który jak będzie panował, to będzie dobrobyt, który doprowadzi ludzi do szczęścia, do pomyślności, do wiecznej pomyślności. I księga Micheasza podaje nawet miejsce narodzenia tego władcy. A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela, początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Tym władcą jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tym prawdziwym władcą, tym dobrym władcą, tym dobrym królem. Nie te królowie izraelscy, którzy doprowadzali do upadku. Także sytuacja narodu izraelskiego była tragiczna. Ludzie byli zagubieni. Kapłani wprowadzali im niesamowity mętlik w głowie. Przede wszystkim skupiali się ludzie na tym, co im mówią kapłani. Kapłani mówili, że przed Bogiem należy przystępować z cielętami, z baranami, z oliwą, nawet pierworodnego poświęcić swojego za grzechy swoje. Rytuały liczyły się tylko. Pielgrzymki do Gilgal, do Betel, do Berszeby, stworzyli tam wielkie kulty, sanktuaria kultu Bożego, ale to był kult szatański. Bóg nie życzy sobie takich kultów. I to jest wspaniała odpowiedź Boga. Czego Bóg żąda? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, a czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo. Okazywał miłość bratnią, i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Trzy rzeczy. Wypełniaj prawo, okazuj miłość i pokornie chodź przed Bogiem. To samo powtórzył Jezus Chrystus. Co mam czynić, aby był zbawiony? Przestrzegaj przykazań. Oczywiście szatan zaatakował Boże przykazania. Te w katechizmie powszechnie znane nam, to nie są boskie przykazania, to są przykazania kleru, to są przykazania wymyślone przez sobory, przykazania Boże, prawo Boże, jest to prawo, które napisane jest palcem Bożym. Nie ręką ludzką, lecz ręką Bożą. A to mamy druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział. Izraelici już wtedy zmienili prawo Boże. Bo jeżeli oddawali kult obrazom, rzeźbom, posągom, różnego rodzaju, mieli sanktuaria, to dlaczego oddawali?
z uwagi na to, że usunęli drugie przykazania. Kapłani ich tego nie nauczyli. Mówili, że to przykazanie nie obowiązuje, że Bóg można czcić w postaci złota, srebra, miedzi, kamienia, drewna. To jest Bóg, który sobie kupiłeś. To jest to. I Chrystus powiedział, że Boże prawo można streścić w dwóch słowach. Miłość Boga i miłość człowieka. Pokornie obcować. To Bóg żąda. Jeżeli myślisz, że Bóg od ciebie żąda długiego klęczenia w kościele, także aż kolana ci pękają, chodzenia na kolanach, ktoś mówi w Polsce, na kolanach do Częstochowy pójdę, ojeju, Pan Bóg cię z radością przyjmie, ojejku, biedaczku, jak się nachodziłeś na kolanach. Nie, Bóg tego nie żąda od ciebie. Chrystus powiedział, ani na tej górze, ani w Jerozolimie, tylko w duchu i prawdzie. Jeżeli chcesz się modlić do mnie, zamknij drzwi za sobą i módl się w skrytości. To Bóg żąda od ciebie. Nie żąda całopaleń, ofiar, wielkiego poświęcenia materialnego, chłostania się, kiedyś były zakony biczowników, były zakony żebracze, były krucjaty. Tego Bóg nie żąda. Nawet sobie ludzie wymyślili, co Chrystus przepowiedział, że jak zabije heretyka, to Bogu się to bardzo będzie podobało. Nie, to jest zabójstwo, przekroczenie Bożego przykazania. Tam nie jest napisane, nie będziesz zabijał prawowiernego, a heretyka zabij. To są już te rzeczy, które ręka ludzka dotknęła. Lecz słowa nadziei z Księgi Michała wspaniale brzmią dla nas. Nadzieja jest, Bóg jest miłosierny, miłuje nas, lituje się nas. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz? Bóg wszystko przebaczy. Bóg nie jest jak człowiek, chowa zawiść, zazdrość, chce się zemścić za te krzywdy. Bóg jest, nie chowa tego gniewu. Chce wszystko nam przebaczyć. I wymazanie win, tak zwane. Nie ma nic. Ale to tylko dzięki przyjęciu wiary w Jezusa Chrystusa. Przez krew Jezusa Chrystusa, przez wiarę, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Wszelkie nasze grzechy są odpuszczone. Bóg musi mieć podstawę przebaczenia naszych win. Podstawą przebaczenia jest nasza wiara. Twoja wiara. Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, w Jego przelaną krew na Golgocie, że On poniósł twoje grzechy na Golgotę i na Golgocie zmarł za twoje grzechy, za moje, za cały świat. Jeżeli wierzysz w to, Bóg ma podstawę do przebaczenia ci grzechów. Przebaczenia nie dokonuje się w konfesjonale. Przebaczenia dokonuje Bóg. Przeciwko Niemu występujesz. I Bóg jedynie może grzechy ci odpuścić. Bóg jest tym, który dał prawo. Bóg jest prawodawcą. Przeciwko Niemu występujesz, łamiąc prawo. Jedynie Bóg może grzechy ci odpuścić, ale na pewnej podstawie. Człowiek nie ma takiej władzy. My możemy sobie nawzajem tutaj darować winy. No, puszczam ci w niepamięć te długi twoje, te występki, te grzeszki twoje. My możemy sobie tak tu nawzajem darować winy. No, okradłeś mnie, dobra. Machnę ręką na to. A, 100 zł, machnę ręką. Ale sprawę musisz załatwić z Bogiem. My między sobą załatwiliśmy, ale tam jest ta najważniejsza osoba, z którą trzeba sprawę załatwić. Tak więc Bóg oferuje wspaniałą nadzieję. Przeczytamy sobie kilka ciekawszych takich wersetów z Księgi Michała,
trzeci rozdział, 12 werset. Dlatego z powodu was Syjon będzie zaorany jak pole, w Jeruzalemie stanie się kupą gruzu, a góra świątyni zalesiona wzgórze. Oczywiście to wypełniło się ze czasów Rzymian w 70 roku naszej ery. Rzymianie mieli tak zwany zwyczaj, zaorane pole znaczyło to, że na tym miejscu nic nie ma powstać. Syjon był zaoranym polem. To była pierwsza przepowiednia zniszczenia Jerozolimy. W 70 roku pamiętamy, jak Chrystus płakał nad Jerozolimą, bo widział, co się za niedługo stanie z powodu odrzucenia jego misji. Kolejny werset, 4:12. Lecz oni nie znają zamysłów Pana, nie rozumieją Jego planów. Znać zamysł Pana, znać plany Boże, jakie Bóg ma w stosunku do nas plany, co zamyśla, to jest bardzo ważne. To możemy jedynie poznać przez studiowanie z pomocą Ducha Świętego Słowo Boże, Pismo Święte. Możemy to przez modlitwę, rozmowę z Bogiem, możemy poznać zamysł Boży. I te wspaniałe wersety z 6 rozdziału. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To wszystko. To nie jest 613 przepisów, które musisz się nauczyć na pamięć. To nie jest olbrzymie jakieś prawo kanoniczne czy coś, które musisz opanować. Z biegiem czasu poznasz te szczegóły zagadnienia Bożego, ale na wstępie przyjmij Jego prawo. Przyjmij miłość braterską i pokornie chodź przed Bogiem. To jest moje życzenie i modlitwa, abyś kroczył drogami Pana Jezusa. Niech Jezus Chrystus cię błogosławi. Amen.